za siedmioma górami, za siedmioma lasami, była sobie kraina z ośmioma krasnoludkami. Razem tam się bawili, wspólnie krainą rządzili. I by napełnić swe kiesy, robili tam interesy. Ale jeden krasnoludek ciągle wdawał się w pyskówę. Ciąż rozrabiał, draki robił, gaz zakręcił, kogoś pobił. Podczas wycieczki do Soczi pannę Ukrainę grzmocił. Zgwałcił ją w zaułku ciemnym przy oporze nadaremnym. Zatroskały się krasnale. Ty nie jesteś grzeczny wcale! I mu palcem wygrażali, ale zrobić coś się bali. Więc bezkarny krasnoludek, widząc wielką ich obudę, nadal broił, nadal psocił. Bum! I strącił samolocik. Szczątki spadają na ziemię. Na ziemi jest przerażenie. A siedmiu tych krasnoludków pogrąża się w smutku. Krasnal nad maszyny wrakiem, wśród trupów i ognia człapie i patrzy im prosto w oczy. No, który mi teraz podskoczy? Jesteście miękkie fajfusy. Żaden z was mnie nie ruszy. I nie ruszają, cholera, jak za Stalina, Hitlera. Krasnale patrzą na zyski, pęczniają im tłuste pyski. Niby mu grożą palcem, drugą ręką, padalce, handlują z nim zagorzale. A trupy gniją w upale. Bo prawdą jest, że krasnale w ogóle nie mają jajec. Wy mnie rozmyślili.